Cześć, witajcie z tej strony Boluś. Siemaneczko, z tej strony Mateusz. O, jakoś inaczej dzisiaj. Witamy was na typowej polskiej wsi V3. Co ja wam mogę powiedzieć? Na dole macie opis, rozwijajcie, pobierajcie, miłego grania wam życzymy. Prezentacji mapki dzisiaj nie będzie, no bo kto oglądał, ten wie jak wygląda. Jeśli nie wiesz, drogi widzu, zapraszam cię do mnie na kanał, tam masz pełno odcinków. Pooglądaj, polub, zasubskrybuj. A my dzisiaj lecimy sobie właśnie z oborniczkiem. Mamy tam nieużytki, więc trzeba to troszkę doprowadzić do jakiegoś normalnego stanu. U mnie na kanale też jest typowa, także też zapraszam. O, też zapraszam do Brończucia, która wyjdzie nawet dzisiaj za jakieś 3 godziny. Za jakieś 3 godzinki, jak nam się uda wrzucić. Ogólnie to przepraszam, że tak późno, ale mieliśmy małe problemy. Mapa miała być w tygodniu, ale niestety w tygodniu nie zdążyło nam się tak jakby powiedzieć. Olek musiał jeszcze parę poprawek zrobić i... Tak, ale nie udało się nam też ogarnąć kompa. Dopiero tak drugi dzień dzisiaj jest takiego normalnego nagrywania na tym komputerze. Wszystko się naprawiło, Camtasia chodzi, chodzi też Fraps. Jak nic nie chodziło, to nic, ale jednego dnia wszystko się tak naprawiło. Dzięki Brączkowi oczywiście. Tak. Jeszcze Bolek pożyczył ode mnie rozrzutnik. Pożyczyłem rozrzutnik, bo jestem w trakcie kupna, a ten mój się totalnie rozłożył. Zrobiłem go na sztukę tylko i sprzedałem. Na całe szczęście kupiec się znalazł. Także no dzisiaj całe szczęście Brączyć użyczył mi swojej maszynki. A ja coś muszę rozejść się za czymś innym. Coś tam już mam na oku, także spokojnie powinienem kupić na najbliższych dniach. I dzisiaj tak wiecie, jeszcze najgorsze jest to, że wczoraj, gdy przygotowywaliśmy serwer, wyłączyli nam prąd o godzinie tam 20 chyba 3. 22 do 23. No jak? O 23 poszliśmy spać? No, poszliśmy o 23 spać, no bo mówię, już stwierdziliśmy, że nie, ale ustawimy sobie ten. Włączyli nam o 2:30 dopiero prąd, ale no. My już tak wiecie, przysypialiśmy, już nie chcieliśmy nagrywać. Nie, ja ustawiłem wtedy budzik na 7 rano, żebyśmy wstali to wszystko ogarnąć, ja wstałem praktycznie o 7:30, nadrobiłem szybko serwer, to co trzeba było, bo zmieniłem mapkę, więc musiałem posiać wszystkie pola od nowa, ale na całe szczęście się nam udało. I możemy dla was teraz nagrać. I możemy dzisiaj nagrać, dobrze Camtasia chodzi, bo jakbym miał to dzisiaj nagrywać jeszcze, o Jezu, nagrywać to tym. Renderować, przepraszam. Vegasem to dzisiaj raczej by się ciężko było wyrobić do popołudnia. Wręcz wieczorkiem takim późniejszym by pewnie wszystko wyszło, a tak to może nam się uda, miejmy taką nadzieję. Jeszcze nie wiem, bo nie zaczęliśmy renderować, także nie wiem o której to wszystko wyjdzie. Może około 12 powinniśmy się wyrobić z tym odcineczkiem. Jak będziecie go oglądać koło pierwszej, to wiedzcie, że jest dobrze i Brączka odcinek będzie za około 3 godzinki. Dobra, a my dzisiaj oborniczek, jak widzicie, no... Źle się postawiłeś trochę. Troszkę tak, zaraz już tą kubkę sobie wykończę. Serio? Następny? Dobrze jest. Nie mogę niczego puścić. Dobra. Myślałem, że nie leci na niego. Dobra, damy radę. Jezu, jak dziwnie się te rozrzutniki napełniają, ja nie mam pytań. Nie ma jeszcze chyba żadnego dobrego rozrzutnika. Jak macie... Ojej, nie ta kubka. Jak macie coś, jakiś rozrzutnik fajny, polski, podeślijcie, naprawdę. Jeśli jest niewydany, to spokojnie A, właśnie, mody nie będą wydane. Znaczy, nie będzie modpaku. Nie będzie modpaku. Nie będzie modpaku, bo nie ma sensu później wchodzić w spiny z ludźmi, że zmienione zostały linki, także nie będzie więcej modpaków. Może kiedyś, jak będziemy mieli czas, to zrobimy... Kurde, czemu mi tą kubkę nabiera? Dobra. Musisz full tam. Wiem. Ciekawe, ile masz o 2,5? Więcej. 2,5? Nie, 2,5. Ciekawe, jak będzie rozrzucać. Nie wiem. Mam nadzieję, że nie będzie rozrzucać tak jak tamtym. No, bo... Ale mniejsza z tym. Tam był... On był popsuty, tak? Wolej, o. Weź go jedni włącz. No i zginął, bo on ma... On ma te boczne takie... No. Znaczy, weź zwolni trochę. Wiem. Urywasz mi wałek. Dobra, z taką prędkością starczy, trzeba troszkę obornika narzucić. Także o, jeszcze sobie zwolnimy. O! Teraz będzie idealnie. Czy coś pi... No, nieważne. Także wczoraj fajnie też wieczorek jeszcze spędziliśmy po morzu. Gdyby nie chłopacy, ale ważne, że przyjechali, fajnie się spędziło. Około 22? 21. 21 goły Bernard i Gacek wracali z gór. Jeszcze przy okazji nam przywieźli Mikiego oraz Adasia. Troszkę się postało, pogadało, coś wypiło, podwalało się troszeczkę. Troszkę się wygłupialiśmy. No, troszkę aż za bardzo. Ale nie, naprawdę fajnie było. Naciśnij F1. Po co? Chcę zobaczyć ten panel od tego rozrzutnika. Nie ma nic za dużo. A weź jeszcze raz F1. A tam są coś, nie? I weź O. O, dobra. Zatrudnij pracownika. Nie o tym chodziło. Chcę zobaczyć, wiesz? Czy będą się kręciły te? Wszystkie, no bo nie wiem czemu...
Nie, jest jakiś błąd w tym rozrzutniku po prostu, że się kręcą tylko dwa. Ja nie wiem, po prostu te rozrzutniki tak są robione, nie? Masakra jakaś, powiem wam. Ale ładny model tego rozrzutnika. Chociaż model jest ładny, no dobre i tyle, tak? Chociaż jeszcze ładowanie jest mądre, bo mi przed chwilą ten mój wyglądał tak. Wiecie, jak wygląda zwykły, prawdziwy polski rozrzutnik, nie? I ma nie w tą stronę te, jak to się nazywają? Adapter, nie, to nie jest adapter. No może czy adapter? Może tak powiedzieć, no dobra. Dobra, ma w drugą stronę, wiecie, te jak typowe polskie, nie? A rozrzucał tak jak ten, jeszcze gorzej nawet. Na 6, nie? Na 6, no. A to jest właśnie... No, ale dobra, mniejsza z tym, ważne, że Brączuś ma dobry sprzęcior. Kurde, szkoda, że dwa się nie kręcą jeszcze tam. No. Tak to trochę lipo, jeszcze tu jest ta kolizja. Ta kolizja, nie? No trudno. Ale się przychyliła się. Niech powiedzmy, że to podczas ładowania nam się tak gibnął. I co, praktycznie ja już wszystkie mapki pokończyłem, te co miałem. Nie wiem, co będzie z nowoczesną, bo jak ostatnio wbiłem, a nie wiem, tam jest w cholerę plików, mapa no jest do połowie zrobiona, ale jest też sporo pracy i nie wiem, czy nie zacznę po prostu sobie od nowa jej robić. Ale to będziemy myśleć, najpierw już wydam typową, bolusiową, muszę już naprawdę dokończyć na maksa, żebym Mikiemu mógł... Kurde, jak ja nie lubię po tym wychodzeniu. Powinien to... Właśnie ktoś tam się zajmuje tym, wiesz, że ma zrobić, że nie będzie tego wychodzenia. Jakie wychodzenie? Wychodzenia z tym, że... No tak szybko, jak wychodzisz i później na trójce ci się zmienia, bo wrzucasz bieg, nie? Bo teraz jak ja sobie wrzucę trójkę i wyjdę, to ja mam speeda takiego, żebym zawału dostał, nie? Aha, bo będzie. To w sumie dobrze, bo jakby tego nie było, nie? No. No i co, pewnie na tym odcinku mogę kłócić woreczkę tutaj? No i prawdopodobnie to będzie trochę dłuższy odcineczek. Bo to u mnie będzie już. Bo to będzie u Brączusia. A u Brączusia, jak wiecie, to możemy sobie nawet 40-minutowy robić. Możemy nawet sewane 40-minutowy, 20 minucie sobie pójść po jedzenie. Jak na live normalny. No, w live też będą. Prawdopodobnie, jeżeli uda nam się to ogarnąć. Chyba nie wygląda. Fajne te nieużytki. Oczywiście nieużytki też macie od razu, jak pobierzecie sobie mapkę, bo to zmieniłem. Mówię, a czemu nie? Fajnie to dość wygląda. Można sobie tu oreczkę zrobić, jakieś talerzowanko, właśnie jakiś oborniczek, gnojóweczka. Jeżeli uda nam się ogarnąć, to właśnie live będą także. Powiem wam, chciałem zrobić tak na wszystkich polach, tak jak robię wiosenną jakąś mapę. Spoko sprawa jest, powiem wam, fajnie. Ale nie na wszystkich polach, bo to nieładnie wyglądało, tak. No cała i mapa, nie, nie każdemu by się chciało właśnie tak ten orać. A tutaj fajnie dość wyszło. Nie, teraz jest okej, fajnie. Polakowo się tutaj moje ja też mam nieużytki swoje, także tam... My tutaj oczywiście robimy pod kukurydzę, bo już niedługo wręcz. Jeszcze zanim się to przyora, wszystko, ziemia trochę odleży. Ja mam jeszcze jedno pole do zboża do zasiania. Ale mi idealnie wyszło. Tamte nieużytek, ale tam coś późnego zasiaje, jakieś późną odmianę. Ciekawe jak tu z błotem będzie, jakby będziemy omijać. Ja bym na twoje miejsce omijał. Ja też nie mam zamiaru się wyciągać. Później cały odcinek. Dobra. No i ogólnie jutro sobie jedziemy już do mnie. No, wieczorem zleciało. Na noc wyjeżdżamy do mnie. Totalnie zleciało, nie? Na noc wyjeżdżamy do mnie, no i tydzień siedzimy u mnie teraz. No, troszkę się ponagrywa, odwiedzimy na pewno. No, to jest najważniejsze gospodarstwo. No, w Mokrzyn, na pewno ja chcę nagrać teraz Mokrzyn. Wcześniej miał Miki Mokrzyn, teraz ja chcę zobaczyć, jak się tam coś pozmieniało, jakieś garaże podobno. No i ludzie jakbyście pytali, Miki nie jedzie z nami niestety, bo Adaś u niego jest tak, że... Joj. Nie, Adaś będzie u Mikiego do wtorku prawdopodobnie, no i nie opłaca mi się czekać, no bo tak to ja wyjadę we wtorek, do wtorek jest praktycznie zrujnowana, bo wiecie, po takiej jeździe człowiek jest bardzo zmęczony i no dlatego chcemy też nagrać i u mnie nawet te odcinki, bo w poniedziałek coś czuję, że nie będziemy tak w stanie za bardzo ponagrywać. Może wieczorem, nie? Może wieczorem zrobić właśnie live'a. A tak to jak ja bym miał jechać we wtorek jest stracony, jestem od środy, a prawdopodobnie koło soboty będę chciał wrócić, no maksymalnie to jest niedziela, no bo poniedziałek ja mam szkoły, mam matury próbne, także też nie chcę być bardzo strasznie zmęczony. No i trochę lipa, no bo myśleliśmy, że jakoś wyjedziemy razem, no ale trudno, a już koniec tu jest. No niestety, no bywa i tak, nie? No. Dobra, ja ogólnie to myślę, że teraz już sobie cofnę. Aha, tam już coś, już sobie tutaj troszeczkę może mi na case'a poleci. Pozamiatać. Jo. Dobra, poszedł. Nie, ładny zestaw naprawdę. Nie, naprawdę mi się podoba, ślicznie jest. Pasowałby, ale już nie będę takiego samego miał jak Brączuś. Najwyżej coś znajdziemy innego. No, najlepsze tam... rozrzutniki właśnie są na jednej osi. No, na takie na polskie typowe akurat sam raz pasuje. Jeśli chodzi o ten modpack, to może jeśli będzie kiedyś czasu, a z tym jest naprawdę u nas problem, znajdę wszystkie mody wam, jakie mam i po prostu w każdy oryginalny link upnę tam do opisu. Ale nie wiem, zobaczymy jak to będzie z czasem. Najwyżej następny modpack, jaki będziemy robić, wtedy będę zapisywał sobie już te linki, wiecie, żeby można było coś z tym fajnie zrobić. No, albo tak to nie ma sensu. Teraz jakbym mi tak miał wydawać, to bym prawdopodobnie już wydał na tym.
na Zipi, ale już lepiej mówię, w ogóle się nie będziemy bawić w to i... Tylko... Nie, bo wtedy jakbyśmy wydali na Zipi, to zarabia się ktoś przepieprzyło, to się za na darmowym link przerzucamy. No, także nie ma po co. Musicie sobie ludzie poradzić, na razie sami. Kurde, ale mi się podoba ten mój zestaw. No nie taki twój do końca. No dobra, daj spokój. Dobra, tutaj praktycznie ja sobie mogę zrobić lekki poprzeczniaczek, później jeszcze go dokończę. Miejmy nadzieję, że coś z tym zrobimy. Kukurydza jeszcze tutaj pójdzie właśnie na wiosnę. Pole się troszeczkę przerobi. Powinniśmy doprowadzić to do jakiegoś normalnego porządku. Wapno się da. Później co tam jeszcze na szczegół? No już za dużo prac wysadnych nie ma. Jeszcze opryski nawozy jakieś chcę sobie zrobić. Ty też? Ja może zrobię talerzowanie właśnie. No właśnie, teraz robisz sobie talerzowanie, bo już orkę miałeś, ja zrobię sobie tutaj orkę, bo nie miałem, jestem znaczy orkę ciekawy. Tak czy siak będę musiał to zaorać, ale... Jestem ciekawy, jak mi właśnie ten puch będzie sprawiał się w polu. Ja na pewno jakiś ten siew kukurydzy. Piszcie, czy mam tutaj robić ten orkę z tym wałem. Bo właśnie nie jestem pewny, bo widziałem u Kaskiego, jak to było, tylko w Kaski miał jakieś takie, wiecie, krzywe pola i to lipnie wyglądało. A myślę, że tu jak są takie prostokątne, to powinno być ok. Kurde, jak ja lubię tym case'em w środku robić. Takie kiedojcze. Kurde, kochany on jest, tutaj fajnie właśnie widzicie, mam tego Veluxa na górze. Jakiego Veluxa? Że okno? No. No to szyber da fajnie Velux. Powiem wam, że chyba zacznę zbierać na Blue Yeti, nie? Bo kamienie. Bo mi się strasznie spodobał ten mikrofon. No Blue Yeti jest bardzo fajny. No, troszkę wydatek, ale chociaż jestem pewny, że jest dobry, tak? Już teraz przetestowałem. Wiem, na czym on to polega, jest full, jest zajebiście. Dobra, siadamy. Blue Yeti fajnie dźwięk zbiera, także mogę być nawet na końcu pokoju coś mówić i tak no, będzie słychać. I fajnie. Muszę jakąś miniaturkę tu ładną zrobić, naprawdę. Ten filmik zasługuje na dużo. Łapek. No, miejmy nadzieję, że tam ze 3000 wybijemy, kochani, no w końcu wydanie mapki. Bardzo dużo ludzi czekało, pisało, także fajnie, cieszę się. No i teraz troszkę przestój będzie z mapkami, póki nie znajdę nowego planu. Mam znaczy dwa jakieś plany, ale nie będę zdradzał, bo zaraz znowu ktoś podrobi mi ten plan i zrobi sobie pełno takich mapek, tak jak kiedyś było, ale nieważne. Także dopiero zobaczycie, jak zacznę już coś troszkę zrobię. Wtedy wam powiem mniej więcej, jak to będzie, co wyglądało. Postaram się też o jakąś nową zabudowę. Może dokończymy moją mapę. Może Brączka mapę właśnie dokończymy. Brączek by tam sobie zrobił właśnie odcinek, jak robi sobie mapkę, a ja chciałem mu zrobić gospodarstwo. Bo mam mniej więcej zamysł, jak mogłoby fajnie wyglądać gospo. Nie powiem, pograłbym sobie na tej mapce. No można było też jakąś fajną serię z niej zrobić. No, można by było jakąś serię zrobić. Na trochę większych też maszynach. No, i troszkę więcej. Znaczy trochę większych, takich małych, ale nowych, nie? No. A taką, właśnie u ciebie taką można serię wjechać. Właśnie chciałem zrobić na niej, nie? U ciebie można wjechać. Dobra, to sobie jeszcze polecimy z poprzeczniaczkiem. Wyciągniemy tutaj do końca. A góry? Jo. Jeszcze na razie niektóre zbierzesz, nie? Aha, jeszcze jeden powinien wejść. I zobacz, ile tego bornika, to sobie ty weźmiesz ode mnie. Tu jeszcze polecimy na raz, przy błocie weźmiemy. Bo to masz tylko jeden nieużytek. No, bo tamten już miałem zasiany, już wcześniej go sobie zrobiłem. Zasiałem tam pszenicę pod lasem. Zobaczymy. Ja mam dwa nieużytki, ten po prawej, tam jeszcze za tym skupem. No wiesz, jak ty talerzówkę podebniesz, to tobie to szybciej pójdzie talerzówką i z jabłkiem, nie? No. U mnie to właśnie się przyda taki dłuższy odcinek. Fajnie jakby te live wypaliły, tak to takie te prace poboczne, jak teraz musimy zrobić poza odcinkiem, żeby się nagrało na przykład, nie? Wiem, żeby byście... Nagrało, na live byśmy, na live byśmy to zrobili. Później te live na YouTube może by się wrzuciło, zobaczymy, a jak nie, to fajnie. Nie, mi się wydaje, że takie wrzucanie live'ów na YouTube nie jest fajne. No to sobie muzyczkę wtedy puścimy, żeby już, wiecie, nie było żadnego problemu. Czy to na jakieś pytania odpowiadać, czy... No, no wiecie, to jest cały czas kontakt z widzami. Super sprawa. Ja żałuję, że nie mam, żałuję, że szybszego internetu nie mam, bo już na pewno z mapek by dawno takie coś było. Ja ten tutaj obornik rozrzucę sobie pod te nieużytki. I talerzówką spokojnie dasz radę. Możesz to talerzówką zrobić, a później to przeorać. Talerzówką zmieszasz i dobrze. Dobrze wyjdzie. Tak zrobię chyba. Ja ogólnie to teraz sobie jeszcze tą jedną łyżkę wezmę i jakoś tu wyjadę. Coś tutaj, żebym tu mógł rozwalić ten obornik. O Jezu. Coś ja tak mówię. Wolę całą mapę zwiedził. No tak mówię, ale zobaczę, ci maszyn nie pokradli. Dobra, teraz sobie ładnie to cofniemy. Potem jeszcze właśnie jedną łyżkę tutaj mu sypię. A tu jeszcze chciałeś rozwalić. Aha, ale to mówię, że przyjadę już na koniec, nie? To tak to mi zabraknie. No jak walisz? Taka jak ta, lubisz to, lubisz.
No i ogólnie do mnie jedziemy autobusem sobie. Jo, mam nadzieję, że ruski nie trafimy jak Grączek, gdy jechał do mnie. Tak, 10 ruskich było w udechlali w autobusie. I teraz byśmy się przyłączyli. Nie, no tak, to nie, no nie, no jakieś piwko sobie weźmiemy do autobusu. No co tu robić? Ile? Ze 3 godziny ponad, nie? 4 godziny prawie. Więcej. No nie, no wyjechać, a nie, 5. O Boże. Żeby nie było ciemno, to byśmy vloga mam nagrali, nie? Jakieś spotkanie z widzami byśmy robili na tych głównych przystankach. No wczoraj będzie w Bydgoszczy chyba półgodzinny przystanek, to zrobimy. No ktoś tam będzie, koło będziemy... O trzeciej w nocy, tam druga w nocy, to zrobimy. Nie, w Bydgoszczy będziemy około... Jak zjedziemy 23, będziemy 1:30 w Bydgoszczy. Ja nie wiem, o której wyjedziemy nawet. Półtorej godziny będziemy tam mniej więcej. Ale nie do końca wiem, o której jest autobus. To tak? Wiem. Na pewno jest o 9 rano, ale o 9 to bez sensu jechać, jak chcemy się wybić dzisiaj. Nie, jedziemy na pewno. Bo ostatnio jak wracałem od Mikiego, no to jechałem właśnie o 9 rano. Ale w niedzielę? Ty chciałeś w niedzielę czy w poniedziałek? Jechałem w środę. Aha, ale ty chciałbyś w niedzielę czy w poniedziałek jechać? W niedzielę. Rano, a. Nie, no rano nie. Ja wolę jechać w niedzielę wieczorem. No ja wolę wieczorem jechać. I wtedy cały poniedziałek już być u mnie, nie? No. Już tak by było najlepiej, bo wtedy z Moniką się spotka w poniedziałek już. No, bo specjalnie dla mnie do szkoły nie idzie. Fajnie masz. Co to? Bolek będzie miał odstęp tydzień od dziewczyny. No. To chyba. Zabrałem ją ze sobą do walizki, ale... Ale? Dobra, polecimy sobie jeszcze tutaj. Nie, no małe... fajnie to poszło. No fajnie, fajnie. Orka, już się tej orki nie mogę tutaj doczekać, nie? No orka już będzie nagrywana u mnie. Więc... No, cieszy mnie to. Jezu, teraz jak to na full grafice, to te ślady nie znikają. No, ładnie. Teraz ja widzę, kiedy ty przyjedziesz po mnie, bo maszyny jak mnie nie będzie. No. Ja wchodzę na serwer dwa dni później, a ślady jeszcze są. Teraz to już nie zaginę. Błota naniesione. No. Także myślę, że fajnie wyszło. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Ja jeszcze tutaj wyjdę, pokażę wam jak to ładnie ten zestawik wygląda. Pobierajcie mapę, sobie... grajcie. Jo, pobierajcie, grajcie. Róbcie filmiki, wstawiajcie. No to co? Miłego grania wam życzę. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Na razie.